Zaczynam dzisiaj troszeczkę odmiennie wprowadzać zapożyczony system Heavy Duty Training System. Może nawet nie Mike'a Menzenera, tylko bardziej taki Dorianowski. Na razie przyzwyczaję partnerów do schematu. Zaczęliśmy od rozpiętek w poziomie, około 12-15 powtórzeń wstępnego rozgrzania, czyli takiego wstępnego przemęczenia mięśni. I jest to połączone z wyciskaniem sztangi na poziomie. Ten trening, ten ciężar tutaj w wyciskaniu wzrasta do momentu, kiedy jest się w stanie wycisnąć do 4 do 6 powtórzeń. No, dochodzi się do takiej jednej serii, można powiedzieć, głównej. No jest to, ten trening pozwala na szybsze takie po prostu doogrzanie mięśni i treningu też z większym obciążeniem. Także no, patrząc na mnie, ja nie jestem jakimś ciężarowcem wielkim, także trening tutaj ze 120 to już jest dla mnie akurat ciężar. Mógłbym wyciskać więcej, ale z obawy na wcześniejszą kontuzję klatki od wielu lat już zacząłem po prostu trenować mniejszymi ciężarami. Warunkiem też tego treningu jest czysta technika, a nie jakieś tam szukanki, które tutaj w ogóle wprowadzają zamęt. Ma to być wykonane naprawdę czysto, bo nie o to chodzi, żeby tutaj mieszać, tylko robić to dobrze. Później przeszliśmy już na progresywne przejście Master Sportu z maszyna na klatkę w granicach 10-12 nawet powtórzeń. Ta ilość powtórzeń oczywiście z ciężarem zeszła w dół. Paweł Siwek jest z nas najsilniejszy, więc jaki by nie był okres, to dla niego i tak jest tam ciężar powiedzmy 150 kg do kilku powtórzeń to jest osiągalny. No ja tutaj z tymi ciężarami w tej pozycji też sobie jakoś tam w miarę radzę, ale też nie przesadzam. Teraz zobaczymy, ile tam będę miał na stronę. Wiadomo, Paweł jest nasz najlżejszy, waży na dzień dzisiejszy 86 kg, więc patrząc na mnie, ja ważę 116, no to jest spora różnica. No, mamy tutaj 20, 40, 60, no 70 na stronę, no to nie jest jakiś tam wielki ciężar. Kolejno zrobiliśmy przenoszenie. Ja tutaj już wprowadzałem uwagi, bo Paweł tutaj lekko źle robił. Chodzi o to, żeby pośladki były nisko osadzone. Głowa najlepiej zwisała poza ławką. I ramiona dość nisko zeszły praktycznie do linii przedłużenia tutaj osi ciała. No jest to ćwiczenie objętościowe, więc ten oddech na końcu ma bardzo ważną rolę, czyli zasysamy powietrze, moment zatrzymania, wydychamy powietrze w górnej fazie.